Witajcie. Dla naszych pupili, które karmimy i kochamy i o które dbamy, jesteśmy najważniejszymi istotami na świecie, zwłaszcza jeśli chodzi o psy. Ale zdarza się, że właściciel odchodzi na tamten świat i chcąc nie chcąc pozostawia swojego ulubieńca. Do czego zdolne są wówczas zwierzaki? Ta historia zdarzyła się w Turcji. Pies o imieniu Cezar udowodnił, że przyjaźń nigdy się nie kończy i może przetrwać nawet śmierć. Cezar miał pana imieniem Mehmet Ilhan. Mężczyzna od dawna był na emeryturze i miał mnóstwo wolnego czasu na spacery z ulubieńcem. Cezar był jego najlepszym przyjacielem, któremu mógł powierzać wszelkie sekrety. Mehmet nie wyobrażał sobie życia bez swojego inteligentnego, oddanego, czworonożnego przyjaciela i martwił się, żeby psu nic się nie stało, w końcu sam był już stary. Pewnego dnia Mehmeda spotkało nieszczęście, doznał paraliżu. Cezar stał mu się wówczas jeszcze bliższy. Niestety mężczyzna wkrótce trafił do szpitala w Bursie. Tam lekarz powiedział, że zostało mu tylko kilka dni życia. Pies, który został sam w domu, nie chciał jeść. Być może czuł, że już nigdy nie zobaczą się ze swoim panem. Mehmet Ilhan zmarł po długiej chorobie. Cała jego rodzina opłakiwała nieodwracalną stratę. Cezar jako pierwszy powitał trumnę swojego pana, którą przyniesiono do domu przed pożegnalną ceremonią. Wziął nawet udział w procesji pogrzebowej i podążał za trumną właściciela aż do cmentarza. Nikt nie mógł podejść do psa, dopóki ciała mojego ojca nie złożono do grobu, powiedział Ali, syn Mehmeda. Na zdjęciach, które wówczas zrobiono, widać, jak smutny był pies. Cezar siedział obok trumny z pochyloną głową, nie wydając żadnego dźwięku. Ali zabrał psa do swojego domu i zaopiekował się nim. Cezar był cichy i posłuszny. Aż pewnego dnia mężczyzna zauważył, że zwierzę co rano gdzieś znikało. Gdy zorientował się, że pies wychodzi codziennie, Ali poszedł za nim i poznał jego smutną tajemnicę. Cezar był zawsze posłuszny, dlatego dziwne zachowanie psa mocno go zaniepokoiło. Gdy Ali ruszył za psem, nie spodziewał się, że wycieczka wcale nie będzie krótka. Przeszli razem przez całe miasto, aż na przedmieścia, a Cezar znikł w pewnym dobrze znanym im miejscu. Ali szybko wszystko zrozumiał i nawet się nie zdziwił, gdy pies przystanął nad grobem jego ojca, Mehmeda Ilhama. Pracownicy cmentarza mówią, że Cezar przychodzi tu każdego ranka, aby odwiedzić grób mojego ojca, powiedział Ali. Wierny pies nie mógł przeżyć utraty swojego ukochanego pana. Ale na szczęście Ali i wszyscy członkowie jego rodziny okazywali Cezarowi mnóstwo miłości i wsparcia. Mamy nadzieję, że razem uda im się łagodnie przejść to najtrudniejsze rozstanie. Nasza następna historia jest mniej tragiczna, ale opowiada również o bezgranicznym oddaniu zwierzęcia. Zdarzyła się w tureckim mieście Trabzon, położonym nad Morzem Czarnym. Właściciel wiernego psa imieniem Bonziuk trafił do szpitala. Od tamtej pory Bonziuk czekał na powrót pana przed wejściem do szpitala. Krewni właściciela zwierzaka próbowali zabrać go do domu, ale pies nieustannie wracał pod szpital. Mężczyznę wypisano po 6 dniach. Pan i jego czworonożny przyjaciel wrócili do domu razem. Wierny Bonziuk stał się sławny na cały świat po tym, jak te historie opowiedziały znane media. To wszystko na dziś. Jak sądzicie, czy wszystkie psy są tak wierne, czy może to zależy od rasy? Łapki w górę i udostępniajcie nasz filmik znajomym. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia wkrótce.